co z Deluxem, jak się mają sprawy w tej ekipie na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy w tej ekipie mają się sprawy w dany sposób, że zbudowaliśmy nowe studio na przebiegu ostatniego pół roku, gdyż w grudniu musieliśmy się rozstać ze starym. W tej chwili jest mniej więcej już połowa płyty nagrana. Druga połowa będzie, sądzę, że do listopada na pewno już nagrana, a mam nadzieję, że właśnie w grudniu będzie już na półkach w naszych sklepach w kraju i poza granicami naszego kraju również. Kto będzie wydawał tą płytę? Będzie na 99%, nawet na 100% bym powiedział, że ten, że Wabank Records, czyli nasza własna wytwórnia, którą my tutaj promujemy. Zresztą z tej wytwórni też na pewno będą wychodziły nowe produkcje, bo tu jest kilka talentów wyłowionych i niesamowitymi stylami, dosyć oryginalnymi, jak na te czasy hip-hopowe w Polsce w tej chwili, więc sądzę, że uderzy to na pewno do ludzi, im się spodoba. Więc wydajemy Wabank Records i chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze tutaj niejedno może się spodziewać z tej wytwórni w najbliższym okresie czasu. Na czyich bitach? Bity będą mieszane. Będzie tutaj taki tajemniczy producent, z którym nawiązaliśmy współpracę. Nie jest z Polski i współpracował z wieloma bardzo wyśmienitymi nazwami grup, że tak powiem, bo nazwiskami to chyba tak się tego nie mogę ująć. W każdym razie będzie taki producent z zagranicy. Zdradzę go dopiero przy wydaniu płyty. Sądzę, że będziemy współpracowali z Ostapem, na pewno Dominik położy kilka swoich bitów oraz właśnie jeden z nowszych takich talentów tutaj z Wabank Records, czyli Brachu, który oprócz tego, że rymuje, też robi bardzo dobre bity i mamy zamiar jakby go wypromować go też przez siebie jakoś. Jakieś gościnne udziały? Gościnne udziały mieliśmy w planie, znaczy nie wiem, czy mógłbym teraz powiedzieć, kto będzie tak na 100%, bo to zawsze już nie bywa. Na pewno będzie propozycja współpracy z HempGru, Korasem, no z JWP oczywiście. Dalej nie jestem w stanie jakby powiedzieć, kto może być na pewno. No i oczywiście Setka gościnnie w kilku numerach ze swoim śpiewem. Z tego co pamiętam, dosyć dawno wystartowaliście z zapraszaniem dziewcząt na scenę do śpiewania, czy w 99 chyba nawet. Tak, no w 90, szczerze mówiąc, 8 pierwszy raz próbowaliśmy w ten sposób. Oczywiście to nie to, żebyśmy my to wymyślili, ale aczkolwiek w Polsce to byliśmy jednym chyba z niewielu, którzy odważyli się z dziewczyną wystąpić na scenie i wychodziło to całkiem fajnie. Gorzej akurat to wyszło na płycie, ale na koncertach wychodziło fajnie. W tym momencie już dziewczyny o wiele lepiej śpiewają, wiedzą jak to robić i też niektóre same piszą teksty, więc sprawa poszła bardzo do przodu. Przy okazji produkcji takich stricte ulicznych, ale jednak imprezowych, bo jednak wy się zawsze w tym kierunku, jak najbardziej słusznym zresztą moim zdaniem, zwracaliście. PCP, co z tą ekipą? No bo po Polsce chodzą takie słuchy, że nie jest najlepiej. Znaczy z PCP był moment kryzysowy, który został załagodzony, gdyż zaczęliśmy znowu grać razem koncerty i wszyscy w sumie się dobrze dogadaliśmy. Niektórych drogi niestety się rozeszły, to nie chodzi o jakoś, że nie możemy się zrozumieć, tylko że niektórzy po prostu jakby za dużo melanżu, za mało powietrza i po prostu ciężko, żeby to nagrać, to jednak trzeba trochę pracy włożyć w to, a nie można tylko melanżować. Więc generalnie mamy kontakty osobiste dobre, aczkolwiek współpraca na następną płytę, mamy w ogóle zamiar i nadzieję nagrać kolejną, ale najpierw zgodnie z planem chcemy wydać każda ekipa jakby spod własnego szyldu płytę własną, a potem to pewnie nastąpi za najbliżej rok, bo chcielibyśmy w sumie bardzo nagrać jeszcze jedną wspólną PCP. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli na tej płycie, tej pierwszej, będą mogli się udzielać na następnej. Chciałam się zapytać o ocenę młodych MC. Ty w zasadzie już to zrobiłeś. Powiedziałeś, że zbyt wielu ciekawych nie ma, ale że właśnie w Wabank pojawią się nowe twarze i chciałabym, żebyś trochę ich zareklamował, coś o nich powiedział. Na pewno z takich nowszych, który nie jest szeroko znany szerszemu gronu ludzi, osoba to będzie Brachu. Jest to gościu, który robi sobie bity, pisze teksty. Jest to bardzo, moim zdaniem, klimat taki bardziej bounce'owy, ale z nutą taką hardkorową. To nie jest taki miękki bounce'ik, nie chcę tu nikogo urażać, więc nie będę wymieniał jak kto, ale do naszej ekipy byśmy raczej nie wpuszczali, albo do naszej stajni, chociaż tak powiem, żadnych takich rzeczy miększych brzmień. Gościu ma jaja i generalnie ma dobre teksty, że czasami po prostu można wybuchnąć śmiechem, a czasami po prostu pokiwać pod to głową. Bity też robi kozackie, zresztą sami chcemy kilka od niego wyciągnąć na naszą płytę. Współpracujemy razem właśnie w tej chwili nad kilkoma nowymi produkcjami i nie wiem jeszcze dokładnie, czy będziemy razem akurat na Deluxa płycie nawijać, aczkolwiek na jego płycie na pewno ja się znajdę, na przykład jako Rybson.
to wiem. Ta płyta ma wyjść do końca 2005 roku, no i moim zdaniem na pewno będzie pompowała w moim aucie, mam nadzieję, że u innych też. Następną osobą to jest Młody, on chyba jest już bardziej znany z szerszemu gronu, występował tu i tam, na pewno też jeździł na turnę WWO, to był prosto tour, to było chyba w ubiegłym roku, a początek tego. Jest on spod Wabanku, jego materiał nie wiadomo kiedy się ukaże, gdyż chłopak niedawno przeszedł mutację głosu, teksty ma bardzo dobre, pojęcie o hip-hopie świetne, beatbox no jeden z lepszych na pewno, ale nie wiem kiedy płyta wyjdzie, gdyż jak mówię, po mutacji głosu chłopak musiał zmienić teksty. Młody po prostu, bardzo młody. Tak, no on ma aktualnie 15 lat, ale powiedz mi, czy w związku z tą mutacją jego beatbox pozostał nadal taki beatbox, dobry? Beatbox w ogóle nie rzuciło mu się to w ogóle na beatbox, a na rymy wręcz na lepsze wyszło, gdyż na początku bałem się, że po prostu to jakoś tak, nie wiem, spowszednieje. W pewnym sensie bałem się, że nie będzie to, co ten młody, no ale jednak nie powtórzyło się scena z Chris Crossem, którzy później nie mogli już nagrać płyty, jak przeszli chyba mutację dobrej, a on akurat mi się wydaje, że poszedł o wiele lepiej. Zresztą nie dość, że głos, chodzi bardziej też o pomysłowość oraz o głowę, z której wyciąga te teksty, są coraz bardziej dojrzałe i coraz bardziej jakby takie adekwatne dla szerszego jakby grona słuchaczy starszych i młodszych, moim zdaniem. Chłop nie no przeszedł, więc na pewno ma co opowiadać. No więc właśnie. Myślę, że tutaj ludzie ze Szczecina pamiętają mało lata z tamtego roku z Batelki, jak zrobił. No, ale ja nie byłem, więc nikt nie pamiętam niestety. Gruby show zrobił, naprawdę, że można powiedzieć, że był jedną z największych gwiazd tamtej Batelki. No właśnie o nim mówimy. W każdym razie ostatnio też no, szukamy tak jakby też w okolicy hip-hopu, niekoniecznie też hip-hopowe produkcje, aczkolwiek mamy pomysł wydawać jakby inny rodzaj muzyki, może przybliżone jakby kulturze ulicznej bardziej. Czyli dancehall? Dancehall myślimy, to jest pewne, no, szukamy jakichś no, nawet takich jakichś elektro, coś z breakdance związane, no coś to jakby no, w nas jakby jeszcze... bo hip-hop i rap to jesteśmy my, ale jakby ja na przykład też słucham szerszej rodzaju muzyki, no od jazzu poprzez elektro, oczywiście hip-hop, soul, więc i oczywiście dancehall. Szukamy właśnie jakichś takich ludzi, którzy są zainteresowani tego typu muzyką. Dochodzą do nas ciekawe demówki z Iławy, kiedyś doszła bardzo dziwny rodzaj muzyki, który ani ja, ani ty chyba byśmy nie jesteśmy w stanie określić. Gościu rymował, beat leciał, ale to nie był hip-hop. Ale ciekawie to brzmiało, naprawdę. Słyszę, że jesteś aktualnie chyba bardziej związany ze sceną niż z graffiti. Szczerze mówiąc, to zależy od sezonu. To nie znaczy, że w zimę to rzucam to w cholerę farby i tylko piszę. Bardziej chodzi o to, że czasami po prostu mnie najdzie. Teraz akurat miałem masę malowania przed sobą. Zrobiłem niestety tylko dwie produkcje, jak na mnie w tym roku. To jest akurat, znaczy nie w tym roku całym, ale jak na mnie kiedyś dwie produkcje, to robiłem tygodniowo. Teraz dwie produkcje zrobiłem w ciągu miesiąca, to było jakby święto dla mnie. Aczkolwiek niestety później połamałem prawą rękę, krzycząc sport to zdrowie. I generalnie znowu jakby wróciłem do pisania teraz po prostu tekstów przygotowania płyty. Zresztą to trzeba tak i tak zrobić, bo w tym roku chcemy koniecznie wydać płytę. Jak sytuacja twoim zdaniem ma się z nowym pokoleniem writerów, nowym pokoleniem w graffiti? Czy tutaj w przeciwieństwie do raperów, do MC można szybciej znaleźć jakieś talenty? Szczerze powiem, że jestem o wiele bardziej krytycznie nastawiony do raperów niż do writerów na polskiej scenie. Po pierwsze, dla mnie malowanie graffiti to jest zawsze jednak sprawa osobista, a niektórzy raperzy mają tak nadęte ego, że nawet jak nie umią rymować, to muszą to wydać i niestety to mnie dobija. Za to writer ma to gdzieś, po prostu nie wiadomo kim on jest i maluje. W chwili obecnej nie ma aż tyle złych stylów, co było kiedyś, moim zdaniem, na przykład na mieście. Ludzie teraz już trochę więcej szkicują, moim zdaniem, zanim coś ruszą na miasto. Młode graffiti, moim zdaniem, to poszło bardzo do przodu, młode pokolenie, jest naprawdę zręcznie operuje stylami, aczkolwiek wielkie produkcje, na przykład jeśli chodzi mi o legale teraz, nie o pociągi, nie o miasto, ale jeśli chodzi o wielkie produkcje, to niestety mimo tych wszystkich dżemów dużych organizowanych, nie mogę powiedzieć, żebym był zachwycony polskimi produkcjami legalnymi na przykład w porównaniu do tego, co się dzieje w Niemczech albo w Czechach. Chociażby, bo jak widzisz tamten i tamtejsze legale, one są jakby często wiele bardziej dopracowane. Tutaj często chyba panuje jakiś czasami, nie wiem, chaos między rajterami, którzy starają się zrobić jedną produkcję wspólnie i czasami chyba nie potrafią się dogadać, co chcą zaprezentować. Tak i tak, jeśli chodzi o problem sceny graffiti, a do sceny raperskiej, to mniej się o wiele bym czepiał.